Dobra, ciąg dalszy tej chromatyki, którą już zaczęliśmy omawiać. Jak widzicie, to jest rozkład dźwięków na gryfie. Takich rozkładów można w cholerę znaleźć w internecie. Tutaj się jeszcze trzasny. Dobra, koniec z wygłupami. Tutaj macie rozpisane od 0 do 12 progu wszystkie dźwięki, które mamy na gitarze w stroju standardowym. Czyli strój standardowy to jest taki, jak tutaj macie wypisane. Najniższy dźwięk na gitarze, najgrubsza struna jest E, najcieńsza struna też jest E. Czyli E, A, D, G, B, E. To są, można powiedzieć, te dźwięki na pustych strunach, czyli tutaj, gdzie jest ta cyferka 0, są dźwiękami, które jakby wyznaczają nam wszystkie kolejne dźwięki na gitarze w danym stroju. Naturalnie już nie mam takich tabelek, ale w strojach jakichś zdropowanych czy jakichś innych obniżonych całkowicie strojach, tam mamy wtedy wszystkie te dźwięki nam się naturalnie wtedy przesuwają. Czyli jeśli mamy na przykład drop D, czyli mamy zamiast struny E, mamy strunę D wtedy. Czyli mamy dźwięki na pustych strunach D, A, D, G, B, E. Wtedy ten dźwięk D jest ten sam. Te same dźwięki są co na tej strunie, więc znajomość dźwięków w skali chromatycznej, czyli dźwięków, które postępują po sobie kolejno, jest bardzo istotna, jeśli chcemy wymiatać na gitarze i jakby się orientować w tym. To akurat wam mówię i to jest to, co tu wam pokazuje, ten szereg dźwięków, ten tutaj takie nadziobdziane tych krzaczków, to jest właśnie jedna, można powiedzieć, z najtrudniejszych rzeczy do nauczenia się na gitarze. Generalnie no na gitarze, na pianinie troszeczkę to inaczej wygląda, tam mamy jeden ciąg dźwięków, tak jakbyśmy mieli rozpisane tylko jedną strunę, można powiedzieć. Ale w dużym, szerokim zakresie, bo klawiatura jest szeroka. Tutaj z kolei mamy jakby 6 razy tą klawiaturę fortepianu rozpisaną, jeden po drugim, czy tam 7 razy, czy 8 razy, w zależności jaką tą gitarę macie. I tutaj właśnie to jest ważne, żeby mieć wykute na blachę, tak, że jeżeli sobie zrobimy jakiś drop, czy jakieś inne obniżanie strun, to żeby wiedzieć, który dźwięk gdzie jest, czyli przy graniu jakichś solówek, żeby umieć się połapać. Akurat zrobienie dropa byłoby dosyć takim właśnie, nie trudną kwestią, ale właśnie takim bardziej namotaniem w tych wszystkich znaczkach, ponieważ w dropie najgrubsza struna się obniża, a pozostałe są bez zmian, czyli wtedy trzeba było po prostu nauczyć się najgrubszej struny. Jeśli obniżamy wszystkie struny o ileś tam pół tonów, to wtedy jakby cały szereg dźwięków się przesuwa. Tutaj widzicie, tak. Są dźwięki, tak jak wcześniej rozpisywałem, prawie mi troszeczkę otyk. Są dźwięki, które mają dwa znaczki. Na przykład struna szósta, najgrubsza, drugi próg, czwarty, szósty, dziewiąty, jedenasty. To są dźwięki, które wam rozpisywałem wcześniej. Jeżeli idziemy od dźwięku E w tą stronę, czyli od niskiego do wysokiego, to używamy znaczków tych z krzyżykiem FIS, GIS, AIS, CIS, DIS. Natomiast jeżeli idziemy od dźwięku wysokiego i poruszamy się w lewą stronę, to używamy znaczków tych E, S, D, DES, C, B, BES, czy B-flat, AS, GES. I tak powinno się to rozgryzać. Naturalnie te szeregi dźwięków i te dźwięki, które tutaj są, są istotne bardzo z punktu teoretycznego, ponieważ czy powiesz FIS czy GES, to jest jeden pies, ponieważ to jest jeden dźwięk na drugim progu, który mieści się między F a G, więc tak na dobrą sprawę można wymawiać jak się chce. Generalnie z teorii jest to dosyć istotne. To będzie kiedy indziej na innych lekcjach. Te dźwięki, które mają dwa znaczki obok siebie, znaczy dwa znaczki jakby na jednym progu, to są dźwięki enharmonicznie równoważne, czyli to jest, można powiedzieć, że to jest dźwięk, który można go wyrazić za pomocą właśnie FIS lub GES. Tak to można powiedzieć, tak samo jak jakikolwiek inny z tych dźwięków. Nazwa jest śmieszna,
enharmoniczne i równoważne, ale takie rzeczy też można, można wiedzieć i znać. Tym bardziej, że myślę, że faktycznie podchodzicie na poważnie do grania, a nie tylko na jakieś takie zapchanie czasu. Na koniec jeszcze wam pokażę moją twarz. Tutaj takie stare zdjęcie z gitarką. Jeszcze jak moja gitara miała wszystkie przetworniki. To prawda, i tak trzeba było je wypierniczyć. No ale dobra, to w zasadzie byłoby tyle i muszę kończyć, bo zaraz będę mieć lekcję. Więc papatki.